Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w cyklu Kultura Wykluczenia, w cyklu analiz czy stawiania pytania o to, kogo wykluczamy i dlaczego milczymy o ofiarach, zwłaszcza niektórych ofiarach. Mam przyjemność porozmawiania z redaktorem Istoty, Januszem Bończakiem. Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry, pani doktor. Mam takie pytanie, bo sama koncepcja Istoty, tego pisma, które no już jest drugi rok na naszym rynku, możemy przeczytać pierwsze numery, bo to kwartalnik. Cała koncepcja Istoty jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa, bo rzecz koncentruje się na istotach żyjących, czyli już w tym pojęciu istota nie mamy jakiegoś takiego wykluczania i rozmowy o ludziach i nieludziach, ale też jednak nacisk jest na zwierzaki, ja tak powiem domowo, proszę wybaczyć, że w ten sposób, tu chcę gdzieś przełamać w ten sposób to myślenie takie dualne, binarne między człowiekiem a zwierzęciem, wszyscy jesteśmy zwierzakami, natomiast w istocie właśnie zwierzaki są takim pierwszym podstawowym problemem, czy pierwszą podstawową kwestią. Mówię problemem, bo dla wielu z nas zwierzęta, które żyją obok nas, są niezauważane. My nawet nie wiemy, że krzywdzimy, nawet nie wiemy, że zaburzamy równowagę, nawet nie wiemy czasami, że zabijamy, czy nie zdajemy sobie sprawy, że dla nas zwierzęta są zabijane. Istota próbuje to wszystko gdzieś przewartościować i nam pokazać. Ale dlaczego? Skąd ten temat? Dlaczego te zwierzęta są tak bardzo obecne? No, powiem przede wszystkim, że pomysł powstania pisma już ma wiele lat. 20 lat temu z grupą przyjaciół tworzyliśmy w Krakowie taką grupę wspomagania, nieformalną grupę wspomagania. Nazywaliśmy się Epona. I powstaliśmy, by pomóc protestować przeciwko transportom koni do rzeźni. To wtedy była akcja prowadzona przez Klub Gaja i też była prowadzona równolegle przez Live Akcje dla Zwierząt. I tutaj wśród przyjaciół zorganizowaliśmy się i też w sumie stworzyliśmy taką koalicję na rzecz zwierząt z kilkoma organizacjami w Polsce. I tam na jednym spotkaniu miałem pomysł, żeby powstało takie pismo, które będzie dotyczyć działalności ludzi, którzy zajmują się organizacjami, pomagają zwierzętom i zajmują się tematami prozwierzęcymi. No i powstał pomysł właśnie pisma Istoty. Nie doszedł do skutku wtedy, doszedł do skutku niedawno. Powstało to pismo, wydrukowaliśmy kilka numerów. I rzeczywiście poświęcamy dużo miejsca tematom związanym ze zwierzętami. Część dotyczy koni, bo jestem miłośnikiem koni. Nie ukrywam, że też jestem jeźdźcem. Co prawda po wypadku dawno już nie jeżdżę konno, bo mam złamaną nogę. Spadłem z konia na parkurze. Ale też zajmujemy się zwierzętami, tak jak powiedziała pani doktor, wszelkiej maści, czyli nie tylko tymi domowymi, ale też staramy się popatrzeć na te zwierzęta, które żyją w przestrzeni miejskiej, czyli to są też gołębie, to są ptaki, inne zwierzęta. No właśnie, wiem, że następny numer będzie poświęcony koniom i tak się zastanawiam, bo ciągle mamy niesamowitą przepaść w podejściu do zwierząt, które nas otaczają, czyli jesteśmy w stanie pogłaskać psa i kota, krzywda, jaka spotyka te zwierzęta, będzie nas bardziej wzruszała czy bardziej przejmowała niż to, co się dzieje na przykład w rzeźni. My czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy i nie zadajemy sobie pytania, skąd jest tak zwana szynka. Tutaj, prawda, cierpienie zwierząt hodowlanych gdzieś nam umyka. Natomiast koń, wydaje mi się, jest takim zwierzęciem gdzieś pomiędzy tymi przestrzeniami, bo z jednej strony piękno konia nas inspiruje,
inspiruje i wzrusza. Tutaj cała sztuka jest bardzo, powiedziałabym, prokońska. A z drugiej strony to, co robimy z końmi, czyli ta eksploatacja, to takie ogromne zinstrumentalizowanie jest aż przerażające. Więc pytanie, kim dla ciebie jest koń? No przede wszystkim przyjacielem. To też jest też, uważam, że konie są jakby bardziej, mniej postrzegane przez nas dzięki temu, że są daleko od nas. Mieszkamy w mieście, znaczy ja mieszkam w dużym mieście i kontakt z koniem jest niewielki, był niewielki. Ja też nie od dzieciństwa jeżdżę konno i miałem kontakt z koni. To wydarzyło się kilkanaście lat temu i też przez przypadek, gdy poznałem konie i byłem wśród nich. Wtedy dopiero zakochałem się w tych koniach i poznałem, jakie one są. Poznałem, że mają swoje charaktery, że są inteligentne, że są wrażliwe, delikatne, no niezwykłe. A to, że bardziej zwracamy uwagę na koty i psy, wynika z tego, że są częściej z nami, czy mieszkają u nas w domach, możemy je poznać. Tak mi się wydaje, że gdybyśmy mieli możliwość bycia wśród innych zwierząt, czy świni, czy krowy bliżej, nie tylko przez właśnie ladę sklepową, to też nasza empatia byłaby większa, bardziej byśmy je rozumieli. Widzieli, że są wrażliwe, że to są świetne, piękne zwierzęta. No to jest taki powód, no, że konie są trochę dalej, świnie są trochę dalej od nas. No i też dlatego od momentu, jak zacząłem jeździć konno i być wśród koni, zawsze zapraszam ludzi, żeby odwiedzili stajnie, odwiedzili kluby jeździeckie. Nie po to, żeby jeździć konno, tylko po to, żeby zobaczyć, jak te konie wyglądają, przytulić się, popatrzeć w oczy, pomachać, jak pachną, a przepięknie pachną. I to właśnie jest to, takie życie, żeby były bliżej nas. Tutaj ważną rzecz, wydaje mi się, powiedziałeś, w zasadzie dwie, prawda, bo ta odległość od zwierzęcia jest taką też odległością właśnie poznawczą, czy budującą brak empatii, ale druga sprawa, przypadek. Wspomniałeś, prawda, że pomysł na istotę pojawił się dużo, dużo wcześniej z działalności takiej prozwierzęcej. Teraz też wspomniałeś o tym przypadku, który zaprowadził cię w ten świat, prawda, jeździecki i pozwolił poznać konie z ich, prawda, osobowością, z ich bytem. Tak się zastanawiam, czy to zawsze jest ta kwestia przypadku, czy ten przypadek nie jest czasem naszym największym problemem, że nie jesteśmy, prawda, uczeni podejścia podmiotowego do zwierząt, że w zasadzie już od dziecka uczymy się, by zwierzęta traktować instrumentalnie. Dopiero przypadek sprawia, że zaczynamy na nie patrzeć inaczej. No w istocie, wydaje mi się, też umieszczasz takie artykuły, które właśnie mają taki charakter gdzieś wręcz dydaktyczny, uczący nas, czym są te zwierzęta, kim są, prawda, te zwierzęta. Stąd moje pytanie o to twoje podejście do zwierząt. Czy rzeczywiście uważasz, że można je przepracować, czy można gdzieś pozbyć się tego przypadku i nauczyć nas na inne zupełnie spojrzenie na świat zwierząt? Zdecydowanie. Przypadek jest jakby początkiem, czyli daimionem sytuacji, która tworzy ten czas. A reszta to jest doświadczenie. Czyli generalnie od momentu, kiedy zostałem weganinem, czy jak miałem 18 lat, zwiększałem możliwość przypadku spotykania się i rozmyślania i rozmawiania o zwierzętach. No i jakby to jest ten efekt, ten tworzenia tej drogi weganina i tworzenia tej drogi bycia wśród zwierząt i starania się zrozumienia ich, czyli zrozumienia ich miejsca wśród nas, ich miejsca, jakie one powinny zajmować tak naprawdę w swoim świecie, czyli w świecie zwierząt, czyli
to w sumie nie tylko przypadek, ale też no, droga też uczenia się czytania, czyli to też jest ten czas, który trwał od momentu pomysłu pisma do czasu jego wydania, jakby był przepleciony informacjami, czytaniem, dowiadywaniem się, spotykaniem się z ludźmi, czyli spotykaniem się z osobami, które tworzą organizacje, które pomagają zwierzętom, dzielenie się z nimi informacjami, doświadczeniami i również czerpanie z ich życia, doświadczenia. Myślę, że cała to jest mieszanka, o której pani doktor mówi, nie tylko czytania, ale też właśnie bycie wśród ludzi, dla których zwierzęta są ważne i to jakby poprawia to ilość przypadków, czyli bycie wśród ludzi, rozmawianie o zwierzętach jakby zwiększa ilość naszej wiedzy. Nie? Tak się zastanawiam, bo istota promuje taki właśnie wegański model życia. Pamiętam nawet reklamy butów wegańskich, swoją drogą bardzo ładnych, w tym właśnie piśmie. I tak się zastanawiam, bo to życie istoty, która jest wrażliwa, istoty empatycznej, życie weganina wcale nie jest łatwe, bo wymaga od nas takiego nieustannego przyglądania się czujnego rzeczywistości i zadawania sobie pytania, co jem, co kupuję, co robię. To jest takie życie, które nie pozwala nam na pewną drogę na skróty. Więc czy jesteśmy w stanie wszyscy podołać takiemu wymagającemu sposobowi życia? Czy jesteśmy w stanie wszyscy przejść na weganizm, na ten taki bardzo empatyczny sposób bycia w świecie? Myślę, że sam początek drogi, jeżeli ktoś chciałby zostać weganinem lub weganką, na pewno może przysparzać pewne problemy i utrudnienia, ale z biegiem czasu myślę, że trudniej jest wybrać produkt mięsny w sklepie niż kupić etyczne jedzenie. Myślę, że tu jest jakby ten klucz, że to bycie weganinem nie do końca musi być trudne. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy mogą zostać weganami. Są też uwarunkowania organizmów, które no, jesteśmy różni. No, na tym to polega. No ale warto próbować iść tą drogą i warto poświęcić czas na to, żeby bardziej żyć z miłością do zwierząt i bardziej harmonijnie z całym światem. Tak się zadumałam i uśmiechnęłam, bo nawet dobrą zrobiłeś w pewnym momencie minę, prawda, że warto, bo też takim pierwszym problemem ludzi, którzy przechodzą na dietę wegańską, ale to nie jest tylko dieta moim zdaniem, to jest cały styl życia, bo to jest ta uważność, to jest ta taka właśnie empatia w stosunku do innych istot żyjących. Takim pierwszym problemem są właśnie problemy kulturowe, czyli jak się zachować przy stole, co zrobić z rodziną, która na przykład jeszcze zostaje na przykład przy diecie mięsnej, jak rozmawiać z przyjaciółmi, zwłaszcza gdy zostaliśmy zaproszeni na kolację, a tutaj, prawda, serwują nam dania mięsne. Więc bardzo dużo jest takich problemów kulturowych. Czy masz jakąś strategię, jak poradzić sobie, zwłaszcza gdy człowiek jest takim początkującym weganinem, gdzie uczy się i prawda, bycia tym weganinem, ale równocześnie uczy się no, przestrzegania tej diety w świecie bardzo różnych ludzi. No, prawdą jest, że mam już wypracowane kilka strategii związane z moją dietą. Bardzo często w przeszłości tak było, gdy byłem zaproszony do przyjaciół na spotkania, zawsze ze sobą miałem jakieś jedzenie dla siebie, żeby nie sprawić gospodarzom kłopotu. Zawsze to opowiadałem o swojej diecie też trochę
nie wzbudzając poczucia winy wśród moich przyjaciół, często z humorem, który zawsze ułatwia komunikację. No i myślę, że to są metody, które no, pozwalają tą trudną kulturową drogę przejść. Jeżeli są osoby, które lubią zmieniać świat, to myślę, że będą miały siłę taką pozytywną, żeby to robić i pomoże im to w byciu weganinem i w byciu weganinem wśród ludzi, którzy nie dostrzegają takiej możliwości jeszcze, czy potrzeby przejść na taką dietę. Ale bardzo zachęcam. Ja spotkałem się z wieloma sytuacjami, które były bardzo zabawne, jeżeli chodzi o spotkanie wśród przyjaciół, jeżeli chodzi o jedzenie. Jeżeli też były sytuacje trudne, ale tak jak mówię, jeżeli się do nich podchodzi w sposób pozytywny i nie tworzący konfliktów, czyli nabraniem dystansu, spojrzeniem na drugą osobę i pomyśleniem, że ona może jeszcze nie dostrzegła tego świata, który ja widzę, w którym ja żyję, no to ułatwia sytuację. No właśnie, konflikt. Bardzo często do tych konfliktów niestety dochodzi i to nie jest tylko kwestia diety, bo to samo będzie z różnego rodzaju takimi naszymi przyzwyczajeniami codziennymi, jak choćby odzież skórzana, czy w ogóle, prawda, używanie różnych produktów odzwierzęcych. Ale też rozrywka. No, wprawdzie cyrk ze zwierzętami jest już coraz mniej popularny i coraz mniej można znaleźć tego typu rozrywki, tak to nazwijmy. Ale z kolei na przykład zwierzęta ciągle są w pewnym sensie traktowane jako właśnie takie zabaweczki. No weźmy choćby zwierzęta, psy choćby, czy koty z różnych hodowli, gdzie specjalnie dla człowieka te biedne zwierzęta się właśnie hoduje, czy ja bym powiedziała produkuje, prawda? Więc ten konflikt nieuniknienie wisi w powietrzu. Czy masz jakieś strategie rozbrajania właśnie tego konfliktu, tego momentu, w którym ktoś zaczyna bardzo nerwowo mówić, to zaraz, to jakie mam ubrać buty, jeżeli nie mogę używać produktów odzwierzęcych? To piszemy o tym w piśmie, czyli proponujemy sklepy i proponujemy firmy, które tworzą alternatywne ubranie, czyli do materiałów ze zwierząt. Tu chwaliliśmy się w Krakowie dwoma sklepami. Mamy sklep, który sprzedaje buty wegańskie, czyli no są jakby odzież etyczna. Oprócz tego, że jest etyczna, to jeszcze jest produkcja tych butów jest bardziej oszczędna dla środowiska. I staram się nie wychodzić naprzeciw w rozmowie, w kłótni, tylko staram się pokazać, że są alternatywne metody ubierania się. Czyli też jest też świetny sklep w Krakowie, który wprowadza teraz dżinsy z celulozy drzewnej. I to też ta produkcja, nie dość, że jest niezwierzęca, to też jest zdrowa dla środowiska. I ja myślę, że z biegiem czasu coraz więcej powstaje rzeczy, które są produkowane w etyczny sposób. I w rozmowie można to przedstawić. Można powiedzieć, że na przykład wiem, że buty wegańskie, które są sprzedawane u nas w Krakowie, są bardziej wytrzymałe niż buty ze skóry. Jeżeli się jeszcze dowiedzą rozmówcy, że nie potrzeba strasznych chemikalii, żeby ten materiał doprowadzić do użyteczności, tak jak to się dzieje z garbowaniem skóry, no to jest to dobry sposób na rozbrajanie konfliktów. Czyli przede wszystkim nie pozostawienia nikogo z poczuciem winy, nie pozostawienie z nikogo bez drogi wyjścia. Czyli no mało rzeczywiście jest punktów, gdzie możemy, my weganie czy weganki mogą się ubrać w sposób dla nas właściwy. Ale tych rzeczy coraz więcej i to trzeba o tym mówić. No, myślę, że to jest ta droga rozbrajania, pokazywania alternatyw, wskazywania miejsc, gdzie można zastąpić odzież zwierzęcą, czy można to zastąpić
etycznymi rzeczami. Wskazywanie i rozmowa, dialog. To bardzo ładna puenta i myślę bardzo ładne wskazanie dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.